Siemano wszystkim, z tej strony Seal, z polskiego RPGowania za kamerą, jak zawsze grono, siedzi sobie spokojnie, a tymczasem witam was ponownie w naszym studiu, które znowu działa i to jest super. Ja się bardzo cieszę i mam nadzieję, że wy też się cieszycie, a za mną jest to, które może teraz stać się znowu wszystkim, także grono. Seal w kosmosie, Seal w puszcie, Seal w studiu. Patrzcie, w pełni naturalny, prawie jak prawdziwe studio, nie? Ktoś by mógł pomyśleć, że to naprawdę jest tutaj, a tego tutaj nie. W każdym razie. I w dzisiejszym odcinku dowiemy się, jak stworzyć z grą drużynę. Mam to na notatkach, więc tak najprawdopodobniej jest. Ale dobra, proste pytanie, tak? Jak stworzyć z grą drużynę? Wydaje się, że to nie jest coś trudnego na dobrą sprawę. I podejrzewam, że wielu z was uważa, że wasze drużyny są właśnie zgrane. Jak najbardziej, ja nie przeczę, że są. Aczkolwiek, na pewno wiele osób też boryka się z tym, że lata od sesji do sesji, od MGA do MGA i nie sposób się dogadać. Ktoś tam coś chrzani, coś tam ktoś inny chrzani, potem ty sam czujesz, że robisz coś nie do końca okej, coś wasze drużyny nie mogą, no, znaleźć tego wspólnego mianownika. No i jasne, jest to pewien problem i przychodzę wam dzisiaj z pomocą, a mianowicie podrzucę wam dzisiaj kilka porad o tym, jak stworzyć tą z grą drużynę, nawet pomimo tych różnych trudności. Pierwszą ważną rzeczą jest to, żeby się nie skupiać od razu na bohaterach graczy, tylko właśnie na samych graczach. Jeżeli tworzymy tą drużynę od podstaw, na przykład z internetu, zgarniamy jakiegoś człowieka, który był na po prostu jakiejś randomowej grupce RPG, choćby nawet przykład na naszej, na którą serdecznie zapraszam, czyli oczywiście na Polską na RPGową Republikę. Ale właśnie, znajdujemy tego randomowego gościa i on znajduje innego randomowego gościa i macie jeszcze jakiegoś znajomego i tak się składa drużyna pięciu totalnie nieznających się praktycznie osób i nie ma żadnej relacji między wami i gracie niby czyste nastawienie na kampanię czy coś. Jasne, to może działać, ale w momencie, w którym macie kompletnie inne oczekiwania do tej kampanii, nie do końca to pogadaliście i jesteście też różnymi typami ludzi. Na przykład, jedna z was ma coś takiego, że coś go bardzo irytuje, a druga osoba ma taką cechę i właściwie zawsze to coś robi. Nie będę mówił konkretnych przykładów. Chodzi tu o ogół. I w tym momencie tworzy się ten konflikt w drużynie, a właściwie w samych graczach. I jest to już problemem i później już będzie ciężko. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć ogarniętą drużynę i żeby po prostu być w tej drużynie razem, najlepiej właśnie z przyjaciółmi, ze znajomymi chociaż. Jeżeli dogadujecie się po prostu dobrze jako ludzie, to i w trakcie RPG będzie wam po prostu łatwiej. Dlatego podstawowa zasada to, że powinniście się lubić, albo przynajmniej tolerować. Czyli tak jak ustaliliśmy, ważne są podobne oczekiwania. Co więcej, typy charakterów postaci. Znacie doskonale z D&D, ogólnie też podobnych systemów, czyli mamy ten neutralny, zły, dobry, praworządny, chaotyczny, prawda? I jest to teoretycznie często sprawa drugorzędna dla wielu MGów. Ale w momencie, w którym ktoś faktycznie chce to odgrywać, a jest to nagradzane też adwentyczami, o ile dobrze pamiętam, no to pojawia się pewien problem. W momencie, w którym mamy w drużynie na przykład praworządnego paladyna i powiedzmy nawet neutralnego łotrzyka. I już wtedy trzeba komuś tam zasłonić oczy, ktoś tam nie może być w danej scenie, już jest jakaś kombinacja. I to jeszcze na dobrą sprawę ujdzie. Ale wyobraźcie sobie, w momencie, w którym mamy 4 osoby w drużynie, 2 osoby są złe, praworządna i neutralna na przykład, a 2 osoby są dobre. Na przykład też praworządny dobry, praworządny chaotyczny i praworządny dobry i chaotyczny dobry. I w tym momencie taka czwórka postaci to jest istny chaos, w sensie i praworządność, ale ogólnie rzecz biorąc po prostu problem. Spięcia są praktycznie pewne. Warto o tym pomyśleć jeszcze przed samą kampanią. I dobrać te postaci, żeby po prostu nie było między nimi automatycznie aż takich spięć, zwłaszcza jeżeli jesteśmy początkującymi graczami. Kolejną rzeczą, na którą pragnę zwrócić uwagę, są zdrady. Jasne, można je zrobić dobrze. Jest to bardzo trudne, ale można je zrobić dobrze. Ale ogólnie starajmy się jednak unikać tych zdrad, a zwłaszcza jeżeli nie ustalamy tego z mistrzem gry. Powinniśmy być świadomi tego, że czasami, jeżeli nagle stwierdzimy, że w sumie nasza postać jest neutralna i da się przekupić, albo jest zła i coś tam, a później nagle ma wywalone na całą drużynę i wbija jej przysłowiowy nóż w plecy, dźgu, dźgu. No to już, to nie jest fajne, jakby cała drużyna może nie dość, że postaci graczy, ale samych graczy na ciebie się po prostu obrazić, to może być coś niefajnego. I w ten sposób tworzy się konflikt, który znowu, no, psuje całą drużynę. To, co trzeba też mieć ustalone i uświadomić sobie to, jedną z najważniejszych podstaw w ogóle RPGów, to po co my do tego stołu w ogóle zasiadamy, po co my to wszystko robimy.
No, głównie i chyba najważniejszym powodem i pierwszym, którym wam nadmieni każda praktycznie osoba, która robi takie poradniki, i myślę, że to bardzo dobry powód, jest fun, po prostu dobra zabawa. Przychodzimy do tego stołu, spotykamy się po to, żeby się świetnie bawić. Dlatego to jest tak ważne. Zastanówmy się na tym, czy to, co robimy, służy, nie wiem, dobru historii, albo właśnie temu fanowi z gry. To jest bardzo ważne. Zabawa, frajda, po prostu to. Też nie róbmy sobie z sesji terapii. Jeżeli mamy własne problemy prywatne, powiedzmy, mamy gorszy dzień, nie zawahajmy się powiedzieć, oczywiście odpowiednio wcześniej, że no sorry, nie mogę przyjść na tą sesję, no sorry, jest ten problem czy coś. Bo jasne, możemy na siłę wbić na tą sesję, ale jeżeli będziemy się fatalnie czuć, to może przejść też na innych graczy, może sprawić, że nasze postaci zaczniemy odgrywać jakoś inaczej i tworzą się kolejne problemy. Powiedzmy, ktoś komuś zmarł, tak dalej. No, to nie jest dobra sytuacja do grania w RPG. I też unikajmy takiego czysto eskapistycznego podejścia, zwłaszcza, że często środowiska, które coś tam słyszą o RPG, mówią, że o, jest to metoda na eskapizm, a tak nie jest. I też nie róbmy za bardzo tego eskapizmu. Eskapizm sam w sobie jako zjawisko jest dosyć skomplikowany. I na temat niego można by było się jeszcze bardzo długo rozwodzić, ale ogólnie starajmy się też tego nie robić. RPG, bądź co bądź, to jednak nie jest terapia. Poza tym konflikty. Konflikty, które są w drużynie. O nich już kiedyś na pewno mówiłem i też będę jeszcze mówił. Ale same konflikty w drużynie są spoko, dopóki nad nimi panujemy. Dopóki są na poziomie naszych postaci, a nie nas samych. Konflikty są ciekawe, dodają smaku, ale zawsze jest gdzieś ta linia. Ta niewidzialna linia, która tutaj się pojawi, proszę bardzo. To jest ta czerwona linia tutaj. Ona z reguły jest niewidzialna. Dla was specjalnie na potrzeby dzisiejszego odcinka została pojawiona. Przyjrzyjcie się jej, bo jej nigdy już później nie zobaczycie. Więc nie przekraczamy pewnych linii. Nie możemy dopuścić do tego, żeby konflikt stał się konfliktem pomiędzy graczami, żebyśmy się po prostu z nie lubili. No i po prostu zamiast fajnej kampanii będziemy mieli rozwałkę w ekipie znajomych. To, co jeszcze może nam pomóc w tworzeniu fajnej i zgranej drużyny, to są relacje. Relacje naszych postaci. Te relacje mogą sprawić, że po prostu fabuła będzie się płynniej toczyć, mistrz gry będzie miał dodatkowe pomysły, my będziemy je odkrywać i tak dalej. Jakby drużyna postaci zżyje się ze sobą. Będzie faktycznie nie tylko po prostu jakieś tam więzy krwi wymyślone, albo jakieś inne randomowe rzeczy, które nas łączą, czy nie wiem, dług, cokolwiek, albo że to jest drużyna najemników, po prostu razem pracują. To jest spoko na początek, ale z czasem warto, żeby te relacje się zazębiały i żeby coś więcej się tworzyło. Przyjaźnie, etc. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że was nie wystraszyłem, że wam troszeczkę doradziłem i że faktycznie może się na coś te porady przydadzą. Tymczasem jeszcze przypomnę na koniec, że to są oczywiście moje osobiste przemyślenia. Jeżeli myślicie, że jest inaczej, jeżeli macie własne pomysły, korzystajcie do woli tyle, ile chcecie. Też nie uznawajmy, że to, co mówię, jest prawdą objawioną. Mam nadzieję, że wiemy o tym wszyscy i po prostu skorzystacie z tego, co wam się przyda. Tymczasem ja znikam, tu byłem ja, Sil, za kamerą Grono. Trzymajcie się serdecznie. Siema!